Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj... Nie, nie. To jest silnik od Iveco. I jest problem z zdemontowaniem wtryskiwaczy. No ale nie o tym dzisiaj będzie mowa. Dzisiaj przedstawię Ci kogoś innego. Przedstawię Ci pana Miecia. Jest to coś bardzo solidnego. Z niemieckimi korzeniami, prawdziwymi. To tak w skrócie. Pokażę Ci samochód, który ma 49 lat. Jeździł, no niestety nie po Polsce, tylko w Szwecji, a być może i stety, bo najprawdopodobniej dzięki temu będzie zachowany. Jest to egzemplarz, który będzie odrestaurowany, będzie jeździł po naszych drogach. Decyzja padła tutaj akurat na ten samochód, no w zasadzie ze względu na to, że no jest w całkiem przyzwoitym stanie. Oczywiście jak na samochód, który ma 49 lat. Wnętrze jest w no naprawdę super stanie. No a przy tym wszystkim, no rzecz najważniejsza, samochód jest z 71 roku i wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie, bo już kilka tych egzemplarzy tego samochodu widziałem i są w opłakanym stanie, zwłaszcza te, które jeździły po naszych polskich drogach. Bardzo często swego czasu gdzieś tam można było to zobaczyć na jakimś tam rynku, tego typu rzeczach te auta później robiły jako tak zwane woły robocze. Bagażniki były zasypane workami, kurczę, kartofli, przez co one były po prostu złamane. Jakby tak spojrzeć z boku na ten samochód, ma taką, jak to się przyjęło, mówi się, że to jest linia życia. Jeżeli jest ona prosta, nie jest załamana, znaczy, że auto jeszcze nie jest, nie było jakoś tam bardzo źle traktowane, bo jest po prostu prosta, nie? No ale cóż, co tutaj wiele mówić. Zapewne chciałbyś go zobaczyć. Mam taką bynajmniej nadzieję, bo nie jest to samochód, który można spotkać na parkingu pod byle super czy też hipermarketem. Już jest ich coraz mniej. A za chwilkę sam się przekonasz i sam zobaczysz, co to za samochód. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Jest tylko pewien dylemat, nad którym się zastanawiamy. Mianowicie powstaje pytanie, czy idziemy w klasyka, czy będzie zamontowany zwykły silniczek, jak był w tamtych czasach, czyli tutaj mam na myśli 2.2 diesla. Stary, zwykły, wolnosący diesel, stara konstrukcja. Prosty silnik na wtryskiwaczach jednosprężynowych jeszcze z komorą wirową. Czy z zewnątrz będzie wszystko w oryginale, natomiast pod maską będzie siedział jakiś duży silnik typu jakiś na przykład 3.2 CDI z okulara, czy 3.2 benzyna, no też w zasadzie z okulara. No ale cóż, dość już chyba gadania. Zobaczycie zaraz sami, jak to wygląda. Jeśli mogę Cię prosić, napisz w komentarzu, co według Ciebie byłoby lepsze, jeśli byś miał taki samochód, co byś wolał mieć pod maską, czy wolałbyś iść w oryginał, w klasyka, czy żeby auto z zewnątrz było oryginalne, natomiast żeby pod maską siedział jakiś potworek, żeby to auto faktycznie jechało. No, teraz muszę rozwiać już tą malutką nutkę tajemniczości, mianowicie mowa dzisiaj o Mercedesie W115. No i za chwilkę sam zobaczysz, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ten samochód Tobie się spodoba.
Samochód oczywiście ma trochę swoich tam drobnych wgniotek, zadrapań. Jakieś takie, tak jak tutaj, jakieś niefachowe naprawy. Pewnie tutaj szyba ciekła. To jest oczywiście szyba montowana na uszczelkę, nie na klej do szyb, jak to się dzisiaj robi. Pokażę może troszeczkę tyłu. Jak widać, jest to egzemplarz jeszcze na starej, wąskiej lampie. Tutaj mamy jeszcze tą pierwszą wąziutką listewkę pod znaczkiem, żeby było śmieszniej. W tym czasie samochód miał wlew paliwo właśnie tutaj, z tyłu, koło lampy. Znowuż wąska lampa. Wcześniej mówiłem o tak zwanej potocznie linii życia. Chodzi właśnie o tę tutaj linię, żeby ona była, no właśnie, w miarę równo w jednej linii. Jeżeli mamy tutaj załamanie za tylnymi drzwiami, no znaczy, że auto było bardzo ciężko traktowane jako wół roboczy. Także skoro widziałeś już cały samochód, chciałbym pokazać coś jeszcze i sprawdzić jednocześnie. Mianowicie mam tutaj na myśli sprawdzenie grubości powłoki lakierniczej. Z tym, że musimy wziąć pod uwagę, że ten samochód to nie jest nowy samochód lakier, natomiast jest to lakier akrylowy. Co za tym idzie, jest to na pewno grubsza warstwa lakieru niż dzisiejszy lakier w samochodzie. Kiedyś inaczej jednak robiono te samochody. Dobrze, miernik jest gotowy do pracy. Sprawdzimy mu maskę. 180. 340. 320. A, nie wiem, czy widać. Tutaj są takie właśnie swego rodzaju burchelki, które pod światło to widać. One podbijają też ten lakier. No nie ma też co się dziwić. Samochód ma już prawie 50 lat. Także może mieć już jakieś tam skazy. 270. To była maska w bardzo niewielkim obszarze. Tutaj zobaczymy, jak wygląda na przykład błotnik. 180. 150. 190. 230. No, także tak właśnie się przedstawia grubość lakieru w mietku. O, trzyma się nam miernik. O. Tu mamy grubo. Jeżeli jest pojedynczy pisk, taki pik, no to znaczy, że mamy jedną powłokę lakierniczą. Jeżeli jest dwa, o, tak jak teraz było dwa razy, czyli mamy... O, tu już jest grubiej. Idziemy dalej.
Zajrzymy teraz do wnętrza tego samochodu. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że samochód ma no już prawie 50 lat. Jeden pas nawet działa. Tak wygląda wnętrze leciwe już dziś 115. No właśnie. Samochód trzeba wziąć pod uwagę, że ma już kilka lat, ale jak na ten stan uważam, że jest naprawdę zadbanym egzemplarzem. Podsufitka wygląda, jak widzisz, bardzo ładnie. Lampka troszeczkę uszkodzona, ale to jest detal. Okej, chciałbym tutaj pokazać, ale może przeniosę się raczej do przodu. Ta kierownica to jest jeden z pierwszych wynalazków Mercedesa, gdzie zaczęto zwracać uwagę na bezpieczeństwo pasażera, w zasadzie kierującego podczas wypadku. Pokażę może, o co chodzi. W tym miejscu to jest tylna część kierownicy. O, może w ten sposób. To jest tylna część kierownicy. Tutaj tu mamy tą część. Część przednią, tu jest takie zejście. W momencie, kiedy dochodzi do wypadku, zadaniem tej kierownicy było spłaszczenie tutaj jest z specjalnie zaprojektowanej i wyprofilowanej blachy, dość cienkiej. Ona ma za zadanie wklęsnąć się, wcisnąć. Tutaj ma w tym miejscu, gdzie jest taki rowek, schodek, ma się zawinąć, wejść głębiej, żeby przy ewentualnym wypadku no, pochłonąć część energii, żeby nie odczuł tego kierowca. A tak wygląda wnętrze takiego autka po 50 latach użytkowania. A więc tak to wszystko wygląda. Auto myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jest zadbanym egzemplarzem. Tutaj mamy schowek. O, nawet jest tam lampeczka z podświetleniem, taki detal. Ok, nakierujmy się troszkę. Teraz tak, ogrzewanie. Proszę spojrzeć, dość ciekawa rzecz. Przypominam, że jest to 71 rok produkcji. Natomiast dość istotna rzecz tutaj, no to ogrzewanie. Zarówno pasażer, tutaj jest strona pasażera na całą tamtą stronę, tutaj strona kierowcy na całą lewą stronę. I zwróć uwagę na to. O, trzeba będzie to rozruszyć jakoś. A nie, tutaj działa, tylko tu nawias coś się zatrzymał troszkę. W każdym bądź razie pasażer mógł już w tamtych latach mógł sobie ustawić inną temperaturę za pomocą tych właśnie dźwigienek niżeli kierowca. To jest dość ciekawe, jak na fakt, że auto ma 50 lat. Bardzo ciekawe liczniki, no wiadomo, jest to już projekt sprzed wielu, wielu, wielu lat, ale po dziś dzień niektórych interesuje to. W tych modelach bardzo ciekawą rzeczą
jest deska rozdzielcza, znaczy ciekawą, może nie tyle ciekawą, co bardzo często ulega ona uszkodzeniu. Gdzieś tu w tym miejscu potrafi być pęknięcie w tym miejscu od tego elementu tu. Natomiast ta deska jest naprawdę ładna, jest niezniszczona i nieuszkodzona. No dobrze, obejrzeliśmy samochód z zewnątrz. Troszkę obejrzeliśmy go wewnątrz. Może teraz go weźmiemy do góry i zobaczymy, jak to wygląda. Tak to wygląda środek takiego autka. Raz jeszcze pokażę. O. O, te trójkąciki. To jest też bardzo ciekawa sprawa. One były w serii pierwszej, potocznie zwanej. Może pokażę na tym, będzie mi łatwiej. Wtedy, w tamtych latach, klimatyzacja oczywiście nie była popularnym zjawiskiem, w związku z czym pierwsza seria charakteryzowała się tym, że miała takie właśnie okieneczko. Nawet jest ono sprawne. Wiadomo, jak jest upał, ciepło, no to przydałoby się troszeczkę schłodzić. Tutaj tym pokrętełkiem do okienka, którym właśnie kręcę, trzeba było się troszkę nakręcić. Ale spójrz proszę, jak fajnie można było to okienko wykręcić w drugą stronę. Dzięki temu, właśnie jest już wykręcone na maksa. Dzięki temu, podczas gdy auto jechało, no wiadomo, bardzo fajnie to mogło chłodzić kierowcę. Dość ciekawy element. Później te okienka w serii drugiej zlikwidowano od chyba 74 czy 5 rocznika, mogę się teraz mylić, ale gdzieś coś takiego w tych latach zostały te okienka zlikwidowane i była wstawiona jedna cała szyba, która zakrywała całe tutaj drzwi, nie było żadnej podziałki, tak jak tutaj na trójkącik. Taka ciekawostka kolejna to tutaj uszczelki. To jest jeszcze tutaj wszystko oryginał w tym aucie. No i mam nadzieję, że tak pozostanie. W każdym bądź razie tutaj to jest uszczelka nie gumowa, tak jak się dzisiaj robi, tylko materiałowa. W ogóle te chromy też taka dość ciekawa rzecz. W dzisiejszym samochodzie chromy, które są, no to są plastikowe. To jest jakaś tam imitacja chromu. Tego już w dzisiejszym współczesnym samochodzie nie da się spotkać. Jakichś takich właśnie ciekawostek typu chociażby chrom. Dobra. O, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Temperatura, no, w wielu autach dzisiaj jest spotykana, chociaż już nie zawsze, coraz rzadziej, może nie coraz rzadziej, ale niektóre marki odchodzą od tego, żeby pokazywać temperaturę. Nie wiem dlaczego, ale odchodzą. W każdym bądź razie tutaj jest bardzo fajna ciekawostka, mianowicie tutaj ta wskazówka. To jest wskazówka odciśnienia oleju. No już dawno, dawno tego nie można spotkać w samochodzie, a jest to naprawdę bardzo ważny element, jeśli chodzi o pracę silnika. Wiadomo, jeżeli nie ma ciśnienia oleju, no to coś się stało, coś się rozszczelniło, coś takiego, ale jeżeli widzimy to na bieżąco, możemy zareagować, silnik wyłączyć, jeszcze go uratować. Natomiast w współczesnych samochodach podczas jazdy, jak ciśnienie spadnie, zapali się kontrolka, no to najczęściej jest już po silniku. Najczęściej musi to skończyć generalnym remontem. Dobra, ale dość już tego tutaj gadania, opowiadania. Weźmiemy za chwilkę autko do góry i zobaczymy je od spodu. Zobaczymy teraz podwozie, czyli dojrzymy różnego rodzaju dziurki, dziureczki i rdze. A więc jesteśmy pod samochodem. Tutaj w tym momencie teraz widać silnik. Silnik? Silnik, a w zasadzie dziurę
która po silniku pozostała, bo ten samochód na tą chwilę jest bez silnika. Tutaj trzeba będzie to wszystko ponaprawiać, porobić. Będzie wszystko chodziło elegancko. Dobrze, w każdym bądź razie teraz tak. Jeśli chodzi o ten samochód, mamy tutaj jedną z promujących marek, jeśli chodzi o układ hamulcowy. Mianowicie widzimy tutaj zacisk ATE. Tak, dokładnie zacisk, bo tutaj również mamy. Tak, znaczy, natomiast tutaj już troszeczkę skorodował i nie widać producenta, logo producenta zacisku. W każdym bądź razie auto, pomimo że jest z 71 roku, już wtedy wyposażone było w tarczę hamulcową, a nie w bębny. Tutaj mamy podłogę, jesteśmy gdzieś mniej więcej w nogach kierowcy. Jakiś tam drobno skorodowany element podłogi. Tutaj trzeba będzie to wszystko ponaprawiać. Tutaj znowuż mamy niewielką dziurkę. Trzeba będzie to wszystko zrobić. Ogólnie, jeśli chodzi o zawieszenie w takim samochodzie, warto zwrócić uwagę, że każde koło jest niezależne, pracuje niezależnie. Nie ma tutaj żadnej belki skrętnej, niczego takiego. Tylko tak jak widzimy, zarówno jedno, jak i drugie koło pracuje niezależnie. Samochód jest po demontażu układu napędowego. Nie ma silnika, nie ma skrzyni biegów, nie ma wału. Jak przed chwilką wspominałem, warto zwrócić uwagę na zawieszenia. Jedno, jak i drugie koło pracuje niezależnie. I proszę bardzo, tylne hamulce. Tutaj również samochód jest wyposażony w hamulce tarczowe. W zasadzie tarczobębny, ponieważ tarcza jest odpowiedzialna za hamulec nożny, natomiast bęben odpowiada za hamulec ręczny. Półoś standardowo jak w samochodzie z napędem na tył, ale tutaj jeśli chodzi o zawieszenie, myślę, że jest to element godny podziwu na tamte lata. Dwa koła niezależne. Ogólnie te samochody charakteryzowały się bardzo dużym komfortem. To były, wszyscy wiedzieli, że to były takie, powiedziałbym, kanapowce. I były to samochody bardzo komfortowe. O, tutaj mamy jakąś kolejną dziurkę koło podpory wału. Tutaj prawa strona pasażera. Troszeczkę go tutaj skorodowało. Więc tak wygląda samochód. Najprawdopodobniej będziemy go naprawiali, także krok po kroku będziemy wszystko widzieć, pokazywać i tak dalej. Jeśli chodzi o ten samochód, najpierw trzeba przed rozpoczęciem w ogóle prac przy nim, jeśli chodzi o blacharkę, trzeba pozbyć się do całej galanterii. Tutaj z dołu dokładnie obejrzeć tą podłogę, co tam trzeba wyspawać, co się nadaje do naprawy, co do wymiany i tak dalej. No cóż, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było w zasadzie na tyle. Kilka słów powiedziałem i pokazałem dość ciekawy egzemplarz Mercedesa po prawie 50 latach użytkowania, co prawda bez silnika, ale wszystko doprowadzimy do ładu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. A, i dość istotna sprawa. Mam nadzieję, że ten kanał Cię interesuje. Zasubskrybuj więc, daj łapkę w górę. Do zobaczenia, cześć.